Czy w Stumble Guys będą codziennie darmowe prezenty? Dzisiaj się tego dowiecie, bo gramy z adminem, a dokładnie z adminką Allura. Siema. Cześć, siema wszystkim. Przyszłam wam pokazać, jakim jestem noobkiem w mojej własnej grze. Ale nie martwcie się, dzisiaj zagramy z Allurą w różne mapki, bo jest nowa mapa Acid Pool i dowiecie się również odpowiedzi na różne pytania, jakie zadawaliście ostatnio na YouTubie. Więc co, wskakujemy do gry? Najpierw pokażemy im nową mapę. O, losujemy już grę, nie mogę się doczekać, jak wygląda. Jest! Acid Pool! Jedziemy. Nie spadnij! Ilu nas jest w ogóle? 32 chyba, nie? 31 osób na takiej małej mapce? Tak, tak. Jak ja mam to zrobić? No słuchaj, ja już odpadłam, nie? Pierwsze. O nie, ja tam widziałem jakąś wielką szczotkę jeszcze, czyli to jest wielki basen z kwasem, do którego chyba nie możemy spaść. Ratu... O, woda jakaś. Nie, 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 zaraz zacznie... Nie! Dobra, ja żyję, nie odpadłem. Ile już osób odpadło, co tu się dzieje? Allura, ty jeszcze tam żyjesz? No nie, odpadłam pierwsza, mówiłam ci. Ja, już odpadłaś? No pierwsze! Ja nie usłyszałem ze stresu. O matko. Dobra, wielka szczota, nie! Super, teraz ja też odpadłem. I pierwszym pytaniem, jakie widzowie zadaliście, jest od Cameraman Titan 69. Chciałbym wiedzieć, czy Legendary Block Dash się pojawi na niestandardowych grach w Stumble Guys. I tu właśnie pytanie do ciebie, Allura. Admin odpowiada. No właśnie, no Legendary Block Dash to jest taka specyficzna mapa, która jest typowa właśnie tylko dla turniejów Stumble Guys. Także w grach niestandardowych się nie pojawi, ale będziecie mogli ją grać w niektórych wydarzeniach. Także możecie ją tam w nią grać i też na turniejach. Także już niedługo sobie pogracie, bo turnieje są co chwilę i no codziennie są nowe wydarzenia, więc spokojnie. A teraz razem z Allurą wskakujemy do wydarzenia Ostatni Stumbler Wygrywa. Za chwilę razem sobie klikniemy Graj, może raz połączy razem i wtedy poznacie odpowiedź na kolejne pytanie od was, bo dzisiaj Allura będzie odpowiadać na wasze pytania. To uwaga, klikamy 3, 2, 1, zagraj! Go! Jestem ciekaw, co ta za mapa mi się trafi. Oby jakaś fajna, proszę. Wszystkie są fajne. Ale taka fajna, w której ja wygrywam. Acid Pool. O, znowu mamy Acid Pool. Ale jaja. Czy my jesteśmy w ogóle razem w grze? Ale ja jesteśmy razem w grze. O, ja. No nie, 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 nie. A tu są szczoty. Co, szczoty? Kurczę, ja nie mam swojej pacaczki. U mnie fajna mapka jest wtedy, kiedy ja wygrywam. Wtedy dla mnie jest fajna mapka. To są najfajniejsze mapki, w których ja wygrywam. Tak, jak przegrywam, to wtedy nie jest fajna. No bo jak może być fajna, jak przegrałem? Chyba, że znowu w nią wygram, to znowu jest fajna. Mi wystarczy, żebym nie odpadła. O, jest, Allura. O, nie, 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 bo ja zaraz będę no, miał... O, nie! Siemka. Udało ci się. Witam cię, siemka, Allura. Hejo, hejo, hejo. A wiesz, co ja jeszcze mam? Patrz, patrz, patrz. A. Nie, nie, tylko nie, tylko jeszcze nie mogę pacnąć. Nie! O, masz. To boli. Nie, o, nie, 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 nie. Odpadłaś od szczot. Nie, nie, nie odpadłam. To tutaj można wejść na te koło, ale oszustwo. Nie ma. Chciałbyś mieć się... O nie! Ojojojojojojoj! Odpadłaś! Ale jaja! Graj o pierwsze miejsce! Dobra, gramy o pierwsze miejsce. Uwaga, uda mi się, uda mi się. No gościu, weź tam odpadnij, no proszę cię! Zaczaruj go jakoś! Nie mam takich haków, nie mam. Bana mu daj, daj mu ban... Jest! Wygrałem! Przechodzę, koniec rundy! Super! I całe wydarzenie przeszedłem, bo w tym wydarzeniu jest tylko jedna runda. Ale dobrze! No gratulacje, no widać, to jest tutaj lepszy. Dzięki adminowi wygrałem. Może ty powinieneś być adminem. Chyba ja zostanę adminem. Widzowie, jak chcielibyście, żebym został adminem Stumble Guys, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No to może będzie to możliwe, może mi się uda zostać adminem, a wtedy darmowe gemy normalnie dla widzów rozdajemy. Tak jak teraz można rozdać darmowe gemy dla widzów, bo 5 osób z was dostanie darmowe 100 gemów. Wystarczy, że wpiszecie w komentarzu swój nick ze Stumble Guys, a 5 osób z was otrzyma darmowe gemy. I uwaga, uwaga, przechodzimy jeszcze do kolejnego pytania z Q&A do admina ze Stumble Guys, czyli Monika Benke zapytała: mam pytanie, kiedy będzie można robić mapki eliminacyjne? Kiedy będzie można robić mapki eliminacyjne? Moniko, wiesz co? Niedługo. Pracujemy nad tym i to się pojawi niedługo, także obczaj nas na social mediach i tak dalej i po prostu bądź na czasie. Czyli jest potwierdzone info, że będą już niedługo, także nie możemy się doczekać. No i potem jak mi się udało wygrać pierwszą rundę w Acid Pool, to uwaga, zakręcimy z Allurą pyszne koło i zobaczymy, kto ma więcej szczęścia i kto pierwszy wydropi mityka. To co, wybieramy ilość od razu na 10? Już? Tak ciśniemy od razu? Ciśniemy od razu po 10. Uwaga, 3, 2, 1, start. I kto pierwszy dropnie mityka, ten wygrywa. Uwaga, bo mi teraz... Ja... My... Epickie.
Legendarny. Tyle od Mityka miałem, tak malutko. Już wyś... O, znowu epickie, francuskie frytki mam. Ja tak samo. Tak samo? Ale jaja. Patrz, teraz legendarna soda Galbi poleciała. Ja T-Rexa. Musimy dropnąć Mityka. Kto pierwszy dropnie Mityka, ten wygrywa. Jak myśl... Nie no, epickie. Dawaj, 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 dawaj. No kurczę, ja mam ciągle epickie. Ja mi też epickie teraz poleciało, no. Uwaga. Patrz. Jeszcze duplikat dostałem. Dajcie mi jakiegoś szczęścia. No znowu epickie. Ty mi coś czarujesz. Ja ci nic nie czaruję. Znowu bekon. Patrz, legendarny. Banan dostałem, banana ninja. Olu, on jest fajny, zaraz się w niego zamieniam. Dawajcie mi tykami. No nie, było tak blisko. A blisko, blisko, blisko ja też przed chwilą byłem. Nie wierzę. Nie wierzę ja o jeden. Uwaga, znowu... Nie, nie wierzę. Nie poleci mi mity. Mi już nic nie potrzeba do szczęścia. Mam mityka. Poleciał ci mityk? No. O nie. Wygrałam. Ale jaja, czyli przegrałem. No dobra. Może jeszcze mi chociaż poleci na pocieszenie. Niestety nie poleciało. Mam zombie banana. Masz zombie banana i ci przy... Zombie banana. Io! To go ubierz, ja chcę go zobaczyć, jak on wygląda. A ja sobie też zaraz ubiorę jakąś legendę, która mi wyleciała. Dobra, i muszę też w ogóle wziąć twoją pacaczkę, żeby wiesz, jak z tobą gram królem pacaczy, to muszę, wiesz, jakoś się godnie prezentować przed tobą. Właśnie, musisz nałożyć pacaczkę, dokładnie. Ja mam soda gal sobie założę, bo mi właśnie poleciała. Ej, no też jest spoko. Co, jakie bąbelki ma. Dobra, ja też jestem zadowolony. Czyli pierwszą rundę wygrałem ja, drugą rundę wygrała Alura, więc na razie jest remis w wygrywaniu. Ale ty może odpowiesz na kolejne pytanie od widzów. Dawaj. Kolejne pytanie zadał Łukasz Zinkel. Czy dojdą nowe mapy w grze niestandardowej? Siema Łukasz. Tak, dojdą i dochodzą cały czas, bo z każdą nową mapką, która się pojawia w grze, ona dochodzi też do gier niestandardowych. Także teraz na przykład jest Acid Pool, także możecie sobie w nią grać. No to teraz zobaczymy w zwykłej grze z trzema rundami, kto dojdzie dalej? Admin czy ja? No i co, Alura? No nie wiem, trochę się boję. Wyścig do mety mamy. Jeszcze uważaj, żebym cię nie patrzył. Ja, ty tym jeszcze banankiem. O nie! Nie, za tego bananka muszę cię pacnąć chyba. On jest taki śmierdzący i mu wystaje mózg. Zombie jak banan, przecież on jest świetny. Chodź tu do mnie. Nie, ja się ciebie boję, bo ty pacasz ludzi. Pacnę admina, chodź tu. Nie! Ej, bo ja, jak ja z tyłu jestem, bo ja tutaj pacam. O nie, szybko, trzeba odpalić piłkę. Nie, o Jezu, ja się... Bo ja cię kręcę, nie! Spadłeś? Spadłem, no. Bo się zaczęły obracać wtedy, kiedy nie trzeba. O, nie, młotku, proszę mnie nie bić. 16 osób tylko. Ja jestem prawie przy mecie. Jak na mecie? Bo mi tu przeważa, trzeba to przeważyć. No właśnie, o to chodzi. Mi ludzie przeważa. Nie! Dobra. O! No kurczę, nigdy nie wyjdziemy. To idę do mety. Ja jestem obok ciebie. No nie! Patrz, Pulson, no! Ha, 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 ha. Gdzie jesteś? Chyba ja ci muszę pacnąć. O, jestem. I patrz! No nie! Ale jesteś wredny. Musiałem pacnąć admina. To był mój obowiązek dzisiaj. Ja się tak nie bawię. Widzowie mi dali takie zadanie, wiesz? Oni mnie prosili teraz akurat napisali komentarz, żebym pacnął admina, dlatego musiałem to zrobić. Także to się nie przejmuj, to było tylko takie zadanie. Niech ci będzie. Uwaga, następna runda, bo zostały jeszcze dwie. Co będzie kolejne? Znowu wyścigi. Ej, nie, żeby coś, ale ja w nią jeszcze nie grałam, tą mapkę. A ja chyba też nie. Ja się boję zawsze wyścigów, bo ja słaby z biegania zawsze byłem. I dlatego nie lubię biega. O nie. Oła, jeszcze mnie to paca. Dobra. I podwójny skok. Ja cię kręcę, to środkowe, jakie szybkie, rozszalałe. Co to? Zwariowało to. O. Ej, ale mi się w sumie podoba ta mapka. Nie no, mapka jest super. Jest taka dynamiczna. I wydaje się na razie dosyć prosta. Dobra, żartowałem. Uwaga, o, teraz tu... A ty tak daleko jesteś? No co ty? Ja nie wierzę. O nie, jesteśmy na tym samym etapie. Jestem teraz koło ciebie, ale ty na początku to tak wyrwałaś dzidę do przodu. O, ja tak wierzę! Ale zobacz, jak nam dobrze idzie. Wygrywamy to. Jak my to wygramy, normalnie tak. O, siemanko, nara, kolejne 8 osób żegnamy, bo my idziemy po wygraną. O, jak myślisz, co się wylosuje? Może Acid Pool? O,
A je... Patrz, kolejna bieganka! Co tu się dzieje na tej mapce w ogóle? Same wyścigi! O nie, to jest najgorsza. Ale patrz na tą mapkę, ile tu się dzieje. Tu co chwilę kulką można oberwać. Mi się to tak nie podoba. Symulson wszystkim można tutaj oberwać. To jest masakra. Nie, ja nie wygram. Dobra, ja wygram to. No nie, ja jestem na początku. Ja to wygram. A! Nie, wyścignęli mnie, oszukali, oni oszukują! To pewnie adminy. Tak, na pewno wyścignęli mnie, oni mają szybsze nogi. Cześć, jestem już do tobą. Odejdź ode mnie, a niech cię coś pacnie tu. Chodź, przytulę cię, chodź, przytulę cię, chodź. Nie, ja w to nie wierzę, ty ktoś kombinuje. O nie! Co się stało? No i mnie oszukałaś, przegrałem teraz. Wiedziałem, że to jest podstęp. Nie mogłeś wygrać kolejny raz, nie mogłeś. Wiedziałem, że to podstęp. Player wygrał, ktoś inny, nikt z nas nie wygrał, ale ja. Czyli mamy remis. 1-1. Nie warto było się przytulić z adminem? Nie. Jak to nie? Nie warto było się przytulić z adminem, bo nie wygrałem teraz gry. Następnym razem musisz mnie przytulić i wygrać. Następnym razem ci zaufam i wtedy powiem, że warto było. A teraz mogę zadać ci kolejne pytanie. A kolejne pytanie jest: czemu piszecie po polsku? Przecież jesteście z Włoch. No słuchaj, z Włoch nie jesteśmy. Stumble Guys jest ze Stanów Zjednoczonych, ale mamy ludzi na całym świecie. Także ja akurat jestem z Polski i sobie z wami zawsze rozmawiam na YouTubie, na kanale Ciobusona, także to ja. I za chwilę zadamy jeszcze jedno pytanie, chyba najważniejsze i najciekawsze dla was, ale zanim to się stanie, zagrajmy w paku, bo musimy rozstrzygnąć, kto jest lepszy. I uwaga, klikamy na 3, 2, 1, teraz! I uwaga, uwaga, zobacz, udało się, jesteśmy razem. Jesteśmy, może chcesz się przytulić. Dobra, teraz ci zaufam, ale nie wiem, czy powinienem ufać adminowi, którego pacnąłem. Chodź do admina, chodź do admina. Idę do admina, o, o. A! Ja cię kręcę, dobra, przytuliłem się, mam nadzieję, że wygramy teraz. Uwaga, o nie, tu trzeba przy... O, ja cię kręcę, wstań. O nie, 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 odpadłam. Ja nie wiedziałem, że to jest tak trudno! Ale ty dobry w to jesteś. No ale co tu się dzieje? Tu jak łatwo odpaść. O matko, jeszcze sześć, jeszcze trzy osoby muszą... Przechodzę! No, przechodzisz! A ty przeszłaś czy zginęłaś? Nie, odpadłam. O nie, alura! Spadam, pa! Pa, pa. Dobra, pomszczę cię, wygram to. Mam nadzieję, że teraz te twoje przytulenie da mi wygraną, bo... Nie no, musi dać, bo wtedy przegrałem. Ale teraz wygram, uwaga. Kolejny jest Tetris. Tetris Stumble. Okej, okay, ja to wygrywam. Tylko tu nie wolno stawać na klocki kolorowe. Najlepiej na żadne, bo z każdymi coś się dzieje. Powodzenia. Które to wybijały? Nie pamiętam, chyba zielone wybijały. Nie, zielone to jakiś kwas. Ale jaja, niebieskie wybijają. O! Mnie się nie pytaj, ja jestem tylko adminem. O, właśnie tutaj one są bardzo niebezpieczne. Ale żyje, 6 osób już odpadło, jeszcze tylko 2. No odpadajcie szybko. Nie mów, że wygrasz to. Ja normalnie, patrz, 7. Przechodzę! Teraz uwaga, ostatnia runda jest z Pac-Manem. A ja w Pac-Mana jestem mistrzem. Chyba. Zaraz ci przekonamy. No i uwaga, Pac-Man Power. 8 osób i tylko jedna wygra. Ja cię obserwuję. Spokojnie, wszystkie kulki moje. Ja muszę je, muszę je. Dobra. Musisz podskoczyć, no. Tak, wiem, tylko tu strasznie śliska podłoga jest. Ja nie wiem dlaczego tak. O, matko. Wypolerowana. No właśnie, o. Nie! O nie. Czemu mnie zjadłeś, duchu niedobry? Szybko, gdzie jest więcej kulek? O, ja cię kręcę, ja mam 5. miejsce. Ja muszę to nadrobić. No! Odejdź, odejdź, odejdź. Dobra, ludzie, proszę, moje kulki. Ała! Gdzie zostały ostatnie 3 kulki? Ja ich nie widzę. O, nie, ktoś się schował. Ostatnia jedna. A. No i etap ukończony. Dobra, mam 4. miejsce, jeszcze jest szansa. Tylko nie wchodź na to czerwone, bo to cię zje. No niestety, wiem właśnie. O, no, no, dawaj kulkę. Okej, okay, patrz, jest dobrze. No odejdźcie, ludzie. Całe twoje pole kulkowe twoje. No właśnie, mi tutaj zabierają, nie wiem czy widzisz. Oddajcie. Nie, zabrali mi. Ale tam są, widzisz? Idę, idę, mam, o nie, nie doskoczę tu. Dawaj truskawkę. Jest! Nie! O, truskawka, o, za stówę! Ale spadłeś. Ale nie szkodzi. Ja sobie teraz idę do kolejnych kulek, zobacz. Ale wziąłem truskawkę, która daje 100 punktów. Truskawka jest za 10 kulek. Odejdź ode mnie, gościu. To są moje kulki. Ej, ty dobrze sobie w to radzisz. Które masz miejsce? Drugie. Oddaj! O! Moje! Moje! O nie, ale wyścignął ktoś. 7 kulek zostało, ja nie wiem gdzie one są. Tam są. O nie, ostatnia kulka. No trudno, trzeba czekać na kolejny etap. O nie, ostatni etap. 27 sekund, co tak mało? Dasz radę, wierzę w ciebie. O matko, nie jest dobrze. Proszę, moje. Uciekaj, uciekaj.
uciekaj! Wiem, duchy mnie gonią. Szybko, 6 sekund! Nie! 3, 2, 1. Drugie miejsce miałem. Tak było blisko. Prawie wygrałeś wszystko. Och, ten ninja cię pokonał. Tak, niestety, o 30 punktów. Było blisko. Było blisko, na szczęście mam nagrody. Misje wykonane, więc jestem bardzo blisko kolejnego skina. A teraz czas na pytanie do admina Stumble Guides. Uwaga, Alura. Natalia Łuszczyńska się pyta: czy w Stumble Guides będą każdego dnia darmowe prezenty? Ale są przecież darmowe prezenty w Stumble Guides. Na przykład teraz nawet nie mam otwartego koła. Nie wiem jak ty, Cybulson, ale ja nie otworzyłam dzisiaj swojego darmowego koła. Ja właśnie też nie, wystarczy wejść do sklepu. Jest za darmo, darmowe koło. Uwaga, 3, 2, 1. Dajemy. I uwaga, co mi się wylosuje za darmo dzisiaj? No i co mi wyskoczy? I ja dzisiaj dostałem... Patrz! 5 klejnotów! Darmowe gemy! O, żetony, żetony, 250! Nie, klejnoty! No weź, tylko 5! Tak zasługiwałam na coś więcej. Także to były właśnie pytania od was do Stumble Guys. Jak macie więcej pytań, to możecie zadawać w komentarzu. Stumble Guys na pewno wam odpowie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Pa! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.